Witajcie, z tej strony Legomanka i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy To. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się magazynowej serii LEGO Marvel Avengers. Kosztuje on 14,99 i jest to numer drugi, wraz z którym dostajemy minifigurkę Thora z Mjolnirem. Także zanim zaczniemy oglądać sobie tą figureczkę, to szybciutko przelecimy sobie przez magazyn, co prezentuje w sobie i tak dalej. Oczywiście kilka informacji na temat figurki z gazetki, jakieś tutaj konkursy, na końcu konkursy, a tutaj na razie zagadki, reklama magazynu LEGO City i komiks. Tutaj widziałam, że będzie Loki chyba, Heimdall tam na pewno jest. No, czasami chyba warto przyjrzeć się tym komiksom. Tutaj jest akt Avengersów o Lokim informacje. Fajnie by było, jakby pojawił się kiedyś w magazynie. Taka miła odmiana by była. Pierwszy plakat przedstawia Hulka w wersji, no Hulka i doktora Bannera. Okej, ten plakat wygląda nawet całkiem. Drugi tu jest taki już ze wszystkimi Avengersami, bardziej jak taki plakat filmowy wygląda. Też okej, no nie narzekam. Tutaj mamy przedstawione mechy, które wyszły do sprzedaży, tylko nie widzę tutaj niestety mecha Milesa Moralesa. Ciekawe, czemu nie dali go tutaj, tak wszystkie mechy wrzucili oprócz tego, ciekawe. No ale tutaj dalsza część komiksu właśnie, tutaj mamy Lokiego i tutaj nagrywanie mam nadzieję, że nie przerwało. I tutaj wyniki ostatniego konkursu, ten Loki mi się wyjątkowo podoba, muszę przyznać. No i reklama kolejnego, w którym dostaniemy Kapitana Amerykę, czyli Steve'a Rogersa, wraz z wyposażeniem. Super, że dali dodatkowo, wiecie, alternatywę mamy i możemy albo włoski mu założyć, albo hełm. Spoko dodatek, zawsze na plus. No i trafi do sprzedaży 17 czerwca. No, czyli troszkę poczekamy, 2 miesiące, jak to bywa z tymi magazynami z serii Avengers. No ale teraz przejdźmy już może sobie do minifigurki Thora. No i tak prezentuje się minifigurka Thora. Zajmiemy sobie z niego te gadżeciki i pokażę Wam z bliska, jak wyglądają. No to Mjolnir wygląda po prostu jak tradycyjnie, jak młot Thora, że tak to ujmijmy. No, chyba się nie zmienił na przestrzeni lat, jeśli chodzi o jego wygląd, tego Mjolnira. Do tego dostajemy taki tutaj chwytaczek z piorunem, no bo wiecie, Thor, bóg piorunów i tak dalej. A jeśli chodzi o samą minifigurkę, no to muszę przyznać, wygląda całkiem, tylko tu docisnąć trzeba. No oczywiście fajnie, bo dostajemy element pelerynki, który jest interesujący. No i z tyłu tak się prezentuje tors. No okej, no nie wiem, po prostu mam wrażenie, że to jest zwykła figurka, pomimo tego, że jej nie miałam w kolekcji. Pierwsza główka tak wygląda, natomiast druga już, jak widzicie tutaj, jakby Thor używał mocy piorunów swojej. No jeśli chodzi o minifigurkę, no to nawet okej, jeśli nie macie jej w kolekcji, no to zawsze można ją w taki fajny sposób zdobyć. Chociaż słyszałam głosy, że niektórzy wolą kupić sobie mecha zamiast takiej minifigurki z magazynem, no ale to już kwestia gustu. No i tak prezentuje się cały magazyn. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym numerze. A ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!